Już po raz 10. Motoweterani pojawią się na ulicach aglomeracji Wałbrzyski ze swoimi zabytkowymi pojazdami. Auto będzie można podziwiać m.in. na Wałbrzyskim Rynku czy pod Dzikowcem. Międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych to doskonała okazja, by zobaczyć, czym jeździło się za dawnych lat, a także by podziwiać, z jakim kunsztem i pieczołowitością właściciele starych samochodów dbają o ich formę, by prezentowały się, jakby dopiero zjechały z taśmy produkcyjnej. Wśród pojazdów spotkać można zarówno takie, jakimi poruszano się na co dzień, ale także perełki światowej motoryzacji, zarówno na czterech, jak i na dwóch kołach. Daimler z 34 roku, będzie Morris też z 34 roku, Peugeot 301 z 1931 roku. Będą motocykle, cała grupa motocykli, najstarszy z 1928 roku. I taka ciekawostka, będą uczestnicy Volkswagenem Garbusem, którzy przyjeżdżają do nas 10 raz. Więc to jest ewenement, że chce im się przyjechać do nas, mimo że krążymy jak gdyby po naszym powiecie, tutaj po okolicy, to okazuje się, że nasza okolica jest na tyle atrakcyjna, że warto tu przyjechać po raz 10. Rajdowcy odwiedza m.in. Harcówkę, Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych w Wałbrzychu, także podnóże Góry Dzikowiec w Boguszowie Gorcach, Rynek w Świebodzicach i Deptak w Szawnie Zdroju. Na finał wrócą do Wałbrzycha i uroczystą paradą około godziny 17 wjadą do naszego rynku. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, aby w sobotę wraz z rodzinami przybyli właśnie na rynek, gdzie będzie rozstrzygnięcie takie finałowe i wręczenie nagród dla uczestników rajdu. Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji, a jedną właśnie z tych atrakcji jest między innymi możliwość oglądania tych przepięknych samochodów. My zapraszamy Państwa serdecznie w sobotę na 10:30 na Dzikowiec. Tam główne atrakcje, tam samochody się zatrzymają, będzie można obejrzeć, może nawet wsiąść, zrobić sobie zdjęcia. Jest to impreza, która w ubiegłym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziś jesteśmy otwarci, wtedy jeszcze pandemia, a dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Organizatorzy będą wybierać najlepiej odrestaurowany pojazd. Będą też nagrody dla najstarszych maszyn oraz wybór ulubieńców publiczności. Motoweteranów wypatrujcie na drogach aglomeracji wałbrzyskiej w najbliższą sobotę, 6 sierpnia.